Dobra, słuchajcie, jeszcze dzisiaj zrobię taką szybciutką dogrywkę na temat tego fluka i mierzenia herców z generatora. Po prostu to jest normalny generator, który, którym się ustawia częstotliwość, wypełnienie. No i mierniki teoretycznie powinny pokazywać tą wartość, ale jest taki motyw, zacznę może od Unite, że miernik, słuchajcie, za 400 nie startuje od jednego herca, dopiero łapie 4 herce. Dlaczego tak jest? Yy, kurde, nie znam się tak. Znaczy, powiem inaczej. Yy, coś sobie tam czytałem na ten temat. Wiem, że przy pomiarze y, częstotliwości powinny być raczej jakieś odpowiednie sądy. Nie za długie. Tak jak w tym wypadku. Tutaj jest chyba z metod długości sąd. Także przy większych częstotliwościach ten pomiar już nie ma sensu. I. Też, jaki jest sygnał. O co mi chodzi? Widziałem filmik, jak jakiś Rusek miał jakiś generator częstotliwości i on tam miał podbicie do 20 dB. I przy chyba 10 dB robił testy, właśnie z unitem, jeszcze z jakimś tam innym miernikiem. Przy wysokich częstotliwościach, no, miernik już po prostu nie pokazywał tej częstotliwości, którą on tam ustawił. Dopiero jak podbił częstotliwość, do 20 dB miernik zaczął pokazywać i znowu leciał w górę. I doszedł na tym mierniku, słuchajcie, do 90, chyba 4 MHz. Gdzie ten miernik y, ma w specyfikacji do 220 MHz. No i potem go tam oczywiście zjechali w tym filmiku, że źle to wszystko robił i tak dalej. I, i co Wam powiem? No, jeżeli chodzi o. Temat herców, częstotliwości, no to, to tutaj, ja bym wiecie, co chciał zobaczyć? Metrologię. Metrologię jak robi fajny i konkretny z multimetrami test, właśnie z jakimś generatorem częstotliwości, testuje, jak te mierniki potrafią tą częstotliwość odczytać i czy są dobre. Dobrymi miernikami, tak? Może to zobaczy i go tam kurde zainspiruje. Zobaczymy. <laughs> śmieję się. Dobra, słuchajcie, dzisiaj takie coś. Pokażę Wam jeszcze na przykładzie Unite. Stawiam, słuchajcie, herce. Jest pomiar herców, normalnie tutaj pięknie widać wszystko na tym. tym, Biorę mm, na wyjściu sobie tutaj, podpinam sondę. I pokażę Wam pewien patent. Słuchajcie, 1 herc. No widzicie, on nie mierzy tego. Wypełnienie 50%, 2hz nie pokazuje, 3hz nie pokazuje, dopiero będzie startował od 4hz I to jeszcze nie pokaże tak dokładnie, bo tylko pokazuje 3,95 <grym> Także, no trochę masakra Jeszcze tak się zastanawiałem, czy jakbym zmienił Tryb Wypełnienie 49,9, no to akurat tutaj prawie dokładnie pokazuje Ale tego trybu auto tutaj ja nie mogę zmienić Jakbym nawet chciał. Także tutaj on po prostu mierzy herce. Herce i wypełnienie. No jest w tej pozycji na pewno do tego stworzone. Nie ma tutaj żadnego, żadnej zmiany AC, DC i tak dalej. Zaraz Wam powiem o co chodzi. No i słuchajcie. Ten mierzy od 4 MHz. Kisty Nie o to chodzi. Chodzi tutaj tak naprawdę o fluka. I teraz tutaj dostałem komentarz od y, Mariusza tak zwanego. I on mi napisał, że. Jejku, ja to aż zacytuję, bo po prostu ja już się pogubiłem w ogóle. Ja już nie wiem o co chodzi totalnie. I napisał mi tak. Witam, myślę, że już wiem, w czym tkwi problem z tym pomiarem. Unite masz ustawiony na pomiar Herców pokrętło, i wyświetla ci się w nim. Na ekraniku, że jest jednocześnie w trybie auto. Tak samo wici, więc skakują w AC, a we fluku nie masz dedykowanej pozycji herców na pokrętle i miernika w trybie auto. Fluk ma herce na AC i DC oraz amperach, ale herce załączasz żółtym przyciskiem. Pomiar robisz na pozycji DC, a myślę, że prawidłowo będzie go zrobić na AC. Może ten jeden herc zobaczymy. Pozdrawiam również pozdrawiam i teraz jak to będziesz oglądał to patrzcie na to startujemy od 1 Hz. Nie, no to jest porąbane. 1 Hz tryb niby AC jest ustawiony. On tak naprawdę tutaj przecież powinien dać dawać sygnał prostokątny w trybie DC. Także nie kumam już w ogóle o co chodzi z tym wszystkim. Pogubiłem się po prostu, ale robię ten film i tak żeby pokazać wam takie tutaj dziwne niuanse, po prostu z flukiem i hercami, nie? Patrzcie, zapinam sondę i teraz Wam pokażę, co, co się będzie działo. Patrzcie, 1 Hz nie pokazuje. I teraz mogę sobie zmieniać. W tym trybie mam ustawione w ogóle na wejściu tego generatora jest 5V. 5V, 1A, ale to już nie o to chodzi. 5 amperków i. Przy 1 Hz i 50% wypełnieniu pokazuje, że wychodzi z niego napięcie 0,40. No, skacze, widzicie, mili, miliwolta, nie? No i teraz mogę sobie ten zakres tutaj, tutaj przełączać: 600 V, 1000 V, 600 mV. I zobaczcie, jak w ogóle wariuje. Totalnie pomiarę jakieś szczapy. No, i teraz przełączam się na herce żółtym. I zobaczcie, Bargraf reaguje. Jest 1 Hz. No to jest po prostu ta częstotliwość, którą teraz ten sygnał tutaj, jakby leci na miernik, i to jest ten 1 Hz. Słuchajcie, tam 2 Hz. Na 2 Hz już się w ogóle coś zatrzymał. 3 Hz. I dopiero patrzcie się fluk pokazuje niby od 3 Hz. Mówię, dla mnie to jest totalne dziwactwo. Nie wiem, o co w tym chodzi. Dlatego chciałbym, kurde, panie Piotrze, niech pan zrobi ten filmik kurde i w końcu wyjaśni, o co w tym wszystkim chodzi w tych hercach, pomiarach, bo już normalnie człowieka szlak trafia, nie? Ale najśmieszniejsze jest to, że są trzy mierniki: fluk za dwa koła, unite za stówy i jakiś chińczyk za 40 zł, i ten chińczyk wypada najlepiej. To jest najśmieszniejsze. Dobra, od 3 Hz w mierze w trybiace masakra. 4 Hz, 3,95, wypełnienie 50% oczywiście. Dlaczego nie pokazuje tego w DC? Nie mam pojęcia. Być może czegoś tutaj jeszcze nie ogarniam do końca. Słuchajcie, dam 1 kHz, czyli 1000 MHz. Zobaczymy. Znaczy 1000 Hz. 1000 Hz. I przy 1 kHz. To już szybko tutaj tak zapierdziela, że trzeba klikać. Słuchajcie, 1 kHz, czyli 1000 Hz. I on pokazuje ten wynik. 988.7 e, fluknie. Na zakresie, słuchajcie, manual range 600 mV. Zobaczmy, co się stanie, jak przełączę na e, 6V. 988.7. Uwaga, przełączam na 60V. I patrzcie się na to. E, znikło. Już nie ma. 600V nie ma. 1000V nie ma. Pokazuję tylko na 600 mV. I 6V. Dobra, ustawię te, Niech będzie 600 mV. Właściwie 988. Z ciekawości podłączę tego z Kubańca. Nówka sztuka, słuchajcie. Kupiony niedawno za 400. I zobaczmy sobie, co pokaże nam Unite, czyli ta wersja chińska, jak to mówiąc, słuchajcie, to jest 988 988 i piątka na końcu to jest tak w ten, od troszeczkę dziwnie, bo 9888,5. można tak powiedzieć, nie? 9885 o, w ten sposób ten teraz bez po, z odłączonymi sądami pokazuje 50 Hz czeski film czeski film, powiem wam szczerze ale dobra, zobaczmy sobie co nam pokaże na wyższej częstotliwości. Tu jest do stopie, Ten generator jest do 150 kHz. No to teraz już lecimy od 150 100 kHz ustawię. Słuchajcie, 100 kHz. Ło, przejechałem. Dobra, 100 kHz, wypełnienie 50%. No i ten pokazuje 98,85 kHz. Zobaczcie, ile brakuje do 100. To jest naprawdę spory margines błędu, jak dla mnie. To już nie wiem, czy niedokładniej by pokazywał te herce ten generatorek, który mam taki za 20 zł. Nawet te czwórka, ten miernik. Chodzi o to, on chyba dokładniej pokaże tą częstotliwość niż te mierniki. Serio wam mówię. Dobra, tak wygląda jeden 100 kHz. A teraz zobaczmy sobie tego fluka. Co tutaj fluk pokaże? 988 na UNIT i tu też będzie 988, nie? O, 980, 98 i 87. Czyli wyniki bardzo, bardzo. Podobne. Nie ma tych 100 kHz, tak jak jest na tym genera generatorze. Yy, padły też takie słowa, że ten generator jest po prostu S słaby, kiczowaty. Dlatego on tutaj tej częstotliwości tak dokładnie nie podaje. A jaka jest prawda? Musiałbym mieć po prostu sprzęcik taki, wiecie, yy, fachowy, który by naprawdę... Na którym bym naprawdę, naprawdę wiedział, że z 1 Hz, 1 Hz i tak dalej, nie? I wtedy bym sobie mógł taki generator sprawdzić, czy on podaje te 100 kHz, czy nie. W zasadzie tu mógłbym jeszcze. Dobra, koniec zabawy. Widzieliście, jak wygląda sytuacja we fluku? Nie pokazuje na tym, tylko na AC. Dziwne. I jeszcze w dodatku startuje od 3 Hz. Ja pierdziele, nie pokażę. Jed... nie pokazał jednego herca. Sorry, Mariusz. Także tak to bywa. Słuchajcie, podłączę baterię. Ja jestem ciekawy, bo ale tu encoder mi nie działa. Tu mi nie działa encoder. Zepsuł się encoder. No nie pobawię się. <ścoughs> encoder muszę zrobić. Słuchajcie, bo tutaj on ma pomiar częstotliwości i bodajże to są te dwa miejsca, gdzie on sobie mierzy tą częstotliwość i pokazuje. A tutaj jest generator częstotliwości, że sobie tutaj wybieracie jakąś częstotliwość i on Wam na tym podaje. A tutaj mamy miernik do voltomierz, chyba do 50. Znaczy, podaje chyba. Można mierzyć do 50V, czy jakoś tak. Taki mierniczek. Dobra, kończę na tym filmik, miał być szybciej, ale widzicie jak wyszło. Także dla mnie to jest czeski film, jeżeli chodzi o fluka i herce. Musiałby się tutaj wypowiedzieć ktoś, kto ma łeb, jak szafa trzydziowa, i wie o co chodzi. Pozdrawiam, trzymajcie się.